Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Dzisiaj w studio jest z nami Jarosław Litwiński, menedżer z ponad 20-letnim stażem, który z powodzeniem prowadził w swojej dotychczasowej karierze takie zakłady jak FAM, Victaulic Polska, Stradom S.A., Andoria Mod jako interim manager. Oprócz tego od kilku lat prowadzi firmę wspierającą przedsiębiorstwa produkcyjne oraz prowadzi swoją własną produkcję. Sam o sobie mówi, że jest mistrzem świata w wyprowadzaniu ludzi ze strefy komfortu. Jednym słowem, praktyk. I oczywiście Tomasz Król, wizjoner, twórca, inspirator, założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autor bestsellera Lean Management po polsku 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje, w której opisał swoje prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych. Dzisiaj chciałabym, byśmy porozmawiali na temat firm rodzinnych. Przewaga w skuteczności zarządzania procesami, zagrożenia i pułapki związane z pracą w rodzinnym gronie oraz skuteczna sukcesja podnosząca wydajność przedsiębiorstwa. Kiedy przestać sterować ręcznie firmą, a przejść na systemowe zarządzanie? To jest bardzo skomplikowane pytanie. Trochę mi się z takim pytaniem, które już kiedyś padło, kojarzy, czyli czy produkcja seryjna, czy gniazdowa. Firma rodzinna to jest tylko sposób rodzinność tej firmy to jest sposób organizacji i ja znam, Jarek pewnie też, wiele firm rodzinnych, które są świetnie prowadzone i świetnie funkcjonują i wiele takich, które po prostu nie radzą sobie z zarządzaniem albo nie są zbyt efektywne. I odwrotnie, są korporacje, które działają super, czy jakby firmy nierodzinne, tak, które działają bardzo dobrze, bardzo efektywnie, no i takie, które trzeba wspomagać. Wiem, że Jarek, ty masz dużo doświadczeń z firmami rodzinnymi, prawda? Kilka doświadczeń z firmami rodzinnymi w moim życiu zdarzyło się, tak? Ja myślę, że największą firmą rodzinną, dla której pracowałem, to był Victaulic. Właścicielem tej firmy, światowej korporacji, jest rodzina książęca, francuska, ale tutaj ta rodzinność polega na tym, że są właścicielem, powołali normalnie korporacyjny zarząd, jest prezes, jest rada dyrektorów, są wiceprezesi, są dyrektorzy lokalni i firma na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o zarządzanie, no nie widać, że jest firmą rodzinną, aczkolwiek rodzina książęca ma duży wpływ na to, co się w firmie dzieje. Czyli operacyjnie się zajmuje firmą? Operacyjnie może nie, ale wiedzą, co się dzieje, zgadzają się jako rada nadzorcza, bo mają taką funkcję jak rada nadzorcza, tak, oni są w tej radzie, wyznaczają trendy, kierunki. Będąc dyrektorem w tej firmie poznałem rodzinę i wszyscy na moim poziomie, dyrektorzy z całego świata, też mieli szansę poznać parę książęcą i spotykaliśmy się z nimi przynajmniej raz w roku i wiedzieliśmy, że jest firma rodzinna, była mniej więcej rodzinna atmosfera, ale firma była zarządzana w sposób, bym powiedział, korporacyjny. Ciekawe, chyba BMW jest podobnie zarządzane, z tego co wiem. No, ale tam to są jeszcze związki zawodowe. U ciebie nie było, rozumiem. Były, ale na szczeblu lokalnym. Okej. No tak. No i co? I dobrze sobie radzili, tak? Tak, ja myślę, że tutaj ja rozumiem pytanie naszego słuchacza. Bardzo często jest tak, szczególnie w polskiej tutaj kulturze, że osoba jakiś czas temu, albo jeszcze przed przemianami, albo w trakcie przemian, no zaczęła prowadzić jakąś działalność. Ta działalność się rozwijała, to była na przykład, powiedzmy, mówiąc trywialnie, rozpoczęła się od szczęk, a skończyła się jakąś fabryką nawet z 200 osobami. Ale powiedz, co to są szczęki, bo to może brzmieć jak OII dla tych młodszych słuchaczy. Okej, ja zapomniałem, że ja już jestem dinozaurem, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania. No tak się zaczynał biznes w Polsce. Tak, w latach 90. Ludzie mieli takie stragany. No wielu, jeszcze czasami spotykam takie gdzieś tam. Znaczy najpierw były łóżka polowe, im lepiej szło, to zamiast łóżek polowych mieli takie metalowe zamykane stragany, na nie się mówiło szczęki. Tak, pamiętam czasy, kiedy jeździłem jeszcze do Związku Radzieckiego, przywoziłem plecak czegoś, a potem plecak czegoś zamieniałem na banknoty Narodowego Banku Polskiego. Tak. No więc te szczęki to był taki pierwszy biznes tych ludzi najczęściej.
Tak, ale myślę, że nie skupiajmy się na szczękach, skupmy się na firmach rodzinnych i bardzo jest tak, często tak, że człowiek poświęcał 20 godzin swojego życia na to, żeby ten biznes rozwijać, ze zlotami, z upadkami. Tak, wiedział wszystko, co w tej firmie się znajduje. No, część z tych firm się rozwinęła do powiedzmy firm pięcioosobowych, część z nich rozwinęła się trochę bardziej, udało mi się zdobyć jakieś większe kontrakty i tu czasami pojawiają. Znam ze 3 przypadki, gdzie to są miliardowe przychody w tej chwili właśnie po takiej historii. Ostatnio muszę powiedzieć, że pracowałem z firmą rodzinną, gdzie jest ciekawy jeszcze element, bo następowała w czasie, kiedy dla nich pracowałem, sukcesja, więc też można by było powiedzieć, a są w tej chwili liderem na rynku swojej branży, liderem na rynku polskim i zaczynają działać międzynarodowo. Mhm. Ciekawa historia. Ale właściciel już się chyba wyłączył bezpośrednio. Jeśli rozmawiamy o tej, no to może porozmawiajmy na temat tej firmy, tak? Firma rodzinna, trzy osoby właściciele, tak? Firma handlowa, bo zaczynała od handlu pewnymi wyrobami. Głównie handlowała wyrobami z Chin, tak? I zbudowała dużą sieć dystrybucji i zbudowała dużą sieć klientów i zdobyła, no, pierwszeństwo na rynku polskim, ale wymyśliła sobie, że jako dodatek do swoich produktów będzie część produktów nie kupowała, będzie je sprzedawała. Powstała fabryka. Produkowała, tak? Powstała fabryka. No i fabryka buduje ten sprzęt. Przez długi okres czasu ta fabryka była fanaberią jednego ze współwłaścicieli, jego wspólnicy, jego żona i chyba brat żony, tak? Czy jego brat, nie pamiętam dokładnie. Relacje, ale to mówię, 3 osoby z najbliższej rodziny, no traktowały to tak, no fanaberia, Krzysiu, będziesz miał to, może to jest niepotrzebne, zarabiamy dość na handlu, po co ci to, tak? No a teraz okazało się, że fabryka, no, ma całkiem niezłe przychody, rośnie, zmieniła siedzibę, rozrasta się, jest coraz większa, ma coraz więcej produktów, no i zaczyna wyglądać, że ma to sens. Stała się taką niezależną nogą, jak gdyby. Tak, ale tak naprawdę zaczyna też wyglądać tak, że no sposób zarządzania do tej pory, no też był taki, że właściciel wiedział wszystko. Potrafił siedzieć w nocy, oglądać kamerami, co się dzieje na produkcji, zadzwonić do pracownika, bo miał do niego telefon komórkowy i powiedzieć mu, panie Jusku, ale niech pan tego tak nie robi, niech pan zrobi to tak. Co też powodowało pewnego rodzaju, powiem szczerze, no takie śmieszne sytuacje, no bo było kierownictwo, był dyrektor zakładu, ustalił pewne rzeczy, tak, poszedł, też późno wychodził z pracy, poszedł do domu, myślał, że rano przyjdzie, coś będzie zrobione, przychodzi, zrobione coś innego, bo właściciel przez telefon pracownikowi powiedział, że trzeba robić coś. W ogóle z innego kraju. Abstrahując, mamy takie możliwości, że mógł tak pracować, tak? I właściciel decydował o każdej maszynie, co też czasami skutkuje tym, że tych maszyn jest dużo w tej chwili, ale każda, jak ja to mówię, z innej bajki, tak? Więc do każdej potrzebne inne części zamienne, inny serwis, inny sterownik. No ale tak kupował, bo tak go to zafascynowało, tak? No przy czym... i uważasz, że ta kontrola taka może nawet przejaskrawiona, nadmierna jest dobra w takich firmach? Bo na pewno jest częsta, ale czy to jest dobre? Znaczy, ja powiem akurat tak, tego właściciela akurat bardzo, bardzo cenię, tak? Bo on zrozumiał, że do pewnego momentu, do pewnej skali działalności tej firmy można tak pracować, ale potem widział, że nie jest to efektywne, zatrudnił dyrektora zakładu, starał się, żeby on był trochę z innej, jakby to powiedzieć, nie był z rodziny, i osoba nie jest z rodziny, i szukał profesjonalisty. Druga rzecz, nie jako... A chcesz powiedzieć, że w rodzinie może nie być profesjonalistów? Znaczy, ja powiem inaczej, też moje doświadczenia są różne. Najgorszy przykład jest wtedy, kiedy tata każe dziecku, synowi, córce zająć się rzeczami, do którego on nie ma serca. A i powiem, że lekarz. Nie? Bo to tak, też tak, tak się zdarza. No i układ jest taki, dziecko nie chce tatę skrzywdzić i generalnie robi te rzeczy, a ich nie kocha. To, że nie kocha, to jest jeszcze jeden problem, ale tak naprawdę nie czuje ich, nie jest w tym, nie czuje się z tym dobrze, podejmuje czasami dziwne decyzje i zarówno ojciec jest niezadowolony, latoroś jest niezadowolona, no i niestety pracownicy, którzy pracują dla latorośli, też są niezadowoleni. Tak, no i to jest wyczuwalne w tej firmie, taki klimat. Ale wróćmy do tej firmy, o której mówię. Akurat tutaj właściciela bardzo szanuję i on zrozumiał, że taki system, do pewnego momentu ten system się jakby sprawdzał. Pełen entuzjazm, znajomość rynku, znajomość procesów produkcyjnych była taka, że
powiem szczerze, ta fabryka dostawała poweru. Ale no, sytuacja jest taka, że jak to nie jest energetyczne, ile wiedzy nie ma, no to przychodzi taki moment przy pewnej wielkości firmy i ta wielkość jest w różnych miejscach oznaczana, bo niektórzy potrafią zarządzać w ten sposób, powiedzmy, 500-osobową firmą, a niektórzy przy 7 osobach zaczynają wymiękać. No, to zawsze życie wygląda różnie. No, zatrudnił menedżera, poprosił mnie też, żebym pewne rzeczy pomógł mu zrobić. Mieliśmy kilka trudnych decyzji. Wtedy się dowiedziałem, że jestem mistrzem świata wyprowadzania ludzi ze strefy komfortu, aczkolwiek on to inaczej nazwał, ale myślę, że publicznie nie będę używał tych słów, które on powiedział. Ale zaczął i zrozumiał, że jego takie strzały z boku, kiedy zaczynamy budować organizację, a on dzwoni do kogoś na dole i zmienia mu to, co trzy poziomy menedżerów czy tam zarządzających powiedzieli, to powoduje, że wprowadza chaos i tak naprawdę wprowadza więcej złego niż dobrego. I zrozumiał to. W dalszym ciągu ma duży wpływ na firmę i uważam, że to jest bardzo cenne, bo ma takie doświadczenie, jako nikt w tym zespole nie ma, ale to doświadczenie i tą wymianę zaczyna być tak. Były właściciel jako rada nadzorcza, prezes, który w tej chwili jest jego synem, i dyrektor zakładu. I tutaj na tym etapie bardzo mocno pracują, przestaje już mieć wpływ na to, jakiego klucza ktoś używa do tego, żeby przykręcić, powiedzmy, jakąś śrubę w jakimś urządzeniu. Tak. I no dobra, to mamy taki pierwszy model, który uważasz, że bardzo fajnie funkcjonuje i się sprawdza. Ja mam też takie doświadczenie, że nawet pracuję dla firmy, w której już trzecie pokolenie kieruje firmą. No i muszę powiedzieć, że wszystkie te pokolenia są zaangażowane, bo mówisz tutaj o zaangażowaniu czy o braku zaangażowania wśród tych następnych pokoleń. Natomiast każdy ma inną wizję i każdy inaczej postępuje. Oczywiście zwykle to pierwsze, nazwijmy to tak bardzo uproszczony sposób, szczękowe pokolenie, to są ludzie, którzy mają dużo charyzmy, zwykle płyną pod prąd, budują, wierzą w rzeczy, które inni nie wierzą, dzięki temu właśnie inwestują i znajdują rozwiązania, których inni nie widzą, nie boją się, mają dużo odwagi. Natomiast to drugie pokolenie często jest już, nie ma już takich cech, bo to są dzieci, które wyrosły, no nazwijmy to w dobrobycie, czy jakby widziały, że firma funkcjonuje, rozrasta się, taty może nie było często w domu, natomiast no, rosną jakby z tą kulturą firmy i mają nieco inne podejście. Ja zaobserwowałem, że to trzecie z kolei pokolenie, to już jest zupełnie, to są świetnie wykształceni ludzie, wyciszeni też w jakiś sposób i myślą o tym, jak firmę rozwinąć albo jak spowodować, żeby ta firma była na przykład lokalnie szanowana przez pracowników, przez społeczność, a niekoniecznie myślą już o tym, żeby za wszelką cenę każdą złotówkę zarobić. Znaczy, jest różnie, tak? Nagrywamy ten podcast w Sosnowcu. Ja powiem szczerze, tutaj całkiem niedaleko na przykład jest firma zaprzyjaźniona ze mną, gdzie właściciel też zaczął budować dużą firmę handlowo-produkcyjną kilka lat temu. Powiem tak, jego dzieci akurat w pewnym momencie, i tutaj cenię sobie też tego mojego przyjaciela, nie będę mówił imienia, za to, że pozwolił dzieciom zająć się tym, czym oni chcą się zajmować. Jeden chciał się zajmować sportem i ma swoją firmę handlującą tam akcesoriami sportowymi. Druga osoba zajmuje się generalnie sztuką i też jest szczęśliwa. Ale problem teraz tego właściciela jest taki, że rozmawiamy sobie, bo ma dyrektora i pyta się, no Jarek, ja teraz już mam 70 lat, tak zbliża się i chciałbym już spokojnie sobie, powiem szczerze, no pojechać na narty, pojechać tu i tam i zrobić to, co lubię robić. Nie chce mi się już zajmować tą firmą po 12 godzin na dobę. No ale ja nie mogę tej firmy zostawić mojemu dyrektorowi. A ja mu powiedziałem, a czyja to jest wina? Nie jesteś przygotowany do sukcesji, bo jakbyś wybrał sobie menedżera charyzmatycznego, który wie, czego chce i który byłby w stanie ci się sprzeciwić, czego ty nie chciałeś. Wybrałeś sobie jakieś kilka lat temu człowieka, który był ci posłuszny, wykonywał twoje polecenia, utwierdziłeś w nim te cechy, których szukałeś. Tak. No jak ty teraz chcesz z osiołka, przepraszam, fajny facet, świetny facet, nie chciałbym go obrażać. No po prostu nie jest samodzielny, prawda? Znaczy, jest tak ukształtowany, tak? Jak chcesz przez kogoś, to całe życie, powiem szczerze, woził worki z tym, na grzbiecie jak osiołek, ty chcesz, żeby on teraz startował w Wielkiej Pardubickiej. No tak, tak. Więc generalnie czasami jest tak, że ci właściciele nie myślą o tym, że będą tą firmę musieli komuś przekazać. No i teraz jest problem. Dzieci nie chcą, albo są nieprzygotowane,
Ale żeby przygotować firmę dla dzieci, trzeba dokładnie takie same kroki poczynić, prawda? Być może dziecko niekoniecznie musisz uczyć kultury organizacyjnej, może bardziej mu ufasz niż menedżerowi z zewnątrz. Natomiast też musisz nauczyć go zarządzania, nauczyć go kierowania firmą. Wiesz, tym bardziej, że bardzo często te firmy są dużo, dużo większe niż były 10-15 lat temu. One odniosły sukces. To są zupełnie różne wyzwania. Ale taka firma wymaga zupełnie innego sposobu zarządzania. No i tu jest problem. Przekazanie tej sukcesji, zmiana sposobu pracy. No Tomku, daleko szukać. Kiedyś zaprosiłem cię do współpracy przy pewnym projekcie w firmie rodzinnej, gdzie tak naprawdę współpraca w tej firmy z dużym zachodnim koncernem. Zachodni koncern powiedział, żeby pewne elementy, powiedzmy, zachodniej kultury pracy w tej firmie zostały wdrożone. Chodziło tam też o poprawę jakości i inne takie elementy. Ale nazwijmy, chodziło o to, żeby duch linu zaczął krążyć po zakładzie. No i mieliśmy fajny projekt, No ale co z tego, że zaczęliśmy ludzi uczyć, jak poprawiać procesy, jak podejmować samodzielnie decyzje, jak właściciel tej firmy tak naprawdę, no i znowu... Znaczy raz, że nie wspierał, on chciał nawet decydować o kolorze papieru toaletowego w ubikacji damskiej na trzecim piętrze w biurowcu numer 68. No tak. Więc w pewnym momencie przerwaliśmy projekt, no bo tak naprawdę my ludziom mówiliśmy jedno, a działo się drugie. Tak. I taką ciekawą historią firmy rodzinnej, niedawno oglądałem biografię na YouTubie, jest, można sobie zobaczyć, chyba niecałe 2 godziny trwa, biografia Forda, Henry'ego Forda, gdzie bardzo podobny problem sukcesji był, o którym tutaj mówisz. Czyli Ford był bardzo taki zaborczy, on wierzył, że tylko model T, który się świetnie sprzedawał kiedyś tam, to jest właściwy model. Bardzo się obrażał na to, co robi konkurencja, że w każdym kolorze można kupić samochód dowolnie powydziwiany, a on uważał, że Ford T powinien ludziom wystarczyć. I jego syn, który miał zupełnie inne podejście, był zupełnie w innym duchu wychowany, wykształcony. Przede wszystkim był wykształcony, bo Ford był... nie miał wykształcenia takiego formalnego, Edsel Ford, to przypłacił to traumą, śmiercią, bo ze stresu zmarł bardzo wcześnie, miał 40 parę lat. Dlatego właśnie, że ten ojciec cały czas chciał kontrolować sytuację i cały czas próbował pokazać mu, że jego decyzje, choć on funkcjonował w zupełnie innej rzeczywistości firmy, która była dużo większa, no że te decyzje są nietrafione, niewłaściwe. I no mówimy tutaj o bardzo sytuacji takiej bardzo dramatycznej. Natomiast w wielu firmach rzeczywiście tak jest, że te dzieci potem się kurczą wewnętrznie, no i jeśli nie podejmą decyzji, żeby odejść z firmy i robić to, co naprawdę lubią i firmie pomóc w ten sposób, no to ta firma kuleje bardzo, prawda? Bywa tak, że dzieci są w stanie przejąć firmę, bo firma, o której mówiłem, o tym, gdzie bardzo szanuję właściciela, dwóch synów przejęło działalność ojca, podzielili się obowiązkami, powiem szczerze, firma w dalszym ciągu się rozwija, więc to jest jakby udana sukcesja. Bardzo przykładem udanej sukcesji, akurat tej firmy nie znam osobiście, ale wszyscy o niej wiedzą, to jest firma TDJ. Tutaj ojciec w pewnym momencie się wycofał, teraz już nie młody, no ale jego syn, tak, skończył zachodni uniwersytet, zaczął wprowadzać nowoczesne metody zarządzania i w tej chwili ta grupa TDJ rozwija się bardzo szybko, bardzo mocno, postawiono na nowoczesny sposób zarządzania, no i działa, tak, i robi się korporacja. A powiedz jeszcze, co robi grupa TDJ? No TDJ to jest grupa odlewni, polska grupa odlewnicza, to jest Zamet, tak, to jest produkcja maszyn górniczych i tego typu przemysł, tak? No dobra, jak tak przypomnę sobie to pytanie, które padło na początku, kiedy przestać sterować ręcznie firmą, a przejść na systemowe zarządzanie, to jak moglibyśmy na nie odpowiedzieć? Czy jest jakiś taki moment, kiedy trzeba stworzyć system, trzeba właśnie zatrudnić menedżerów, czy też sformalizować pewne procedury, czy po prostu ten moment w każdej firmie jest gdzie indziej? Znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, moment jest gdzie indziej, bo każda firma jest w innym otoczeniu biznesowym. Jeżeli firma działa, w jakiś sposób przynosi zyski, na przykład nikt nie chce, żeby było bardziej, tak? I ktoś ma na przykład dopiero 50 lat i stwierdza, że jeszcze 20 lat będzie pracował, no to czasami uważam, że na siłę zmiana organizacji nie ma sensu. Ale jest tak, że firma rośnie i rośnie z roku na rok, bo trafiła na niszę na rynku. No i nagle się okazuje, że parametry spadają. Niby sprzedajemy więcej, zarabiamy mniej, coś się dzieje nie tak. Już
Nie wiem, czy firma ma wskaźniki. Bardzo dużo rodzinnych firm nie ma wskaźników. Aha, jedynym oczywiście. Wskaźnikiem jest wynik netto na koniec stan miesiąca. Konta. Tak, stan konta. Ale jeśli widzimy, że tych pieniędzy nam nie przybywa, my pracujemy tak samo ciężko, coś się zaczyna nie układać, no to najwyższy czas, żeby się zastanowić, co zrobić. Ale tu jest kolejny problem. Ponieważ ci ludzie, tak jak powiedzieliśmy, wyrośli ze szczęgi, obracają, i to dobrze, bo to jest bardzo dobry sposób zarządzania. Przegląda się każdą złotówkę 3 razy, zanim się ją wyda. Im się czasami wydaje, że zatrudnienie dobrej klasy menedżera czy konsultanta za rynkowe pieniądze, bo nikt nie mówi o pieniądzach nierynkowych, no nie stać ich. I na przykład biorą kierownika produkcji, no powiedzmy teraz za 5 czy 7 tysięcy. No, ja powiem tak, jeśli wzięli sobie kierownika za 5 tysięcy, który zarządza 50 osobami i dosyć dużym wydziałem, no to mają wynik za 5 tysięcy. No tak, tak. Tak, znaczy ja nawet takie opracowanie czytałem i pewnie można gdzieś na nie natrafić. Ile pieniędzy tracisz, i tego nikt nie bierze pod uwagę, poprzez zatrudnianie miernych menedżerów. Bo mówimy tutaj o takim modelu właśnie, kiedy jest firma rodzinna, dobrze rozwinięta i chcesz zatrudnić menedżera, żeby sobie pomóc i trochę tego twojego czasu jak gdyby kupić. No to nie oszczędzaj na dobrych ludziach. Warto jest szczególnie w takim modelu, zatrudnić kogoś, kto naprawdę potrafi tą firmę poprowadzić tak, jak ty byś to robił, jak robiłby ten właściciel. Tak, ja myślę, że tutaj jest, ja bym to widział trochę inne rozwiązanie, bo po co zatrudniać z wysokiej półki menedżera do zmiany firmy, która ma tam powiedzmy 100 czy 150 osób. Ja myślę, że lepiej jest wtedy wziąć kogoś ze średniej półki, ale z możliwością rozwoju, ale to jest znowu też kwestia jakby umiejętności zarządzania zasobami i zaproszenie powiedzmy jednego czy dwóch konsultantów i wcale nie trzeba spędzić tam bardzo dużo dniówek, opracować pewną drogę dojścia, opracować pewne rzeczy, które muszą się w tej firmie zdarzyć. Ten konsultant niech przyjedzie 2 razy w miesiącu, tak na 1 czy na 2 dni, niech sprawdzi, co jest zrobione, ustalszy dalszy plan gry i może się okazać, że takie mieszane rozwiązanie jest dużo, dużo lepsze, tak? Nie wcale menedżer z wysokiej półki na stałe, tylko ktoś dobry, z dużym potencjałem, któremu wskaże się drogę i on tą firmę będzie budował. Ja wręcz uważam, że zatrudnienie supermenadżera, mistrza świata w zarządzaniu, do firmy, która nie jest na to przygotowana, jest stratą pieniędzy, ponieważ sam człowiek, sam menadżer nic nie zrobi, albo niewiele zrobi. Chodzi tutaj o to, też w tym przygotowaniu, mi się wydaje, firmy, chodzi też o to, żeby stworzyć procedury, ale nie procedury ISO, które tam przy audycie wyciągamy zakurzone. Muszę coś powiedzieć. No to chodzi tutaj właśnie o przygotowanie, o ustandaryzowanie, o przygotowanie ludzi, stworzenie systemu, nie wiem, wynagradzania, motywacyjnego, stworzenie z prawdziwego zdarzenia polityki kadrowej, tak już ją nazwijmy, nie wdając się w to, czy to jest HR bardziej, czy mniej miękki, ale po prostu jakby o uwolnienie tej firmy w sposób taki standaryzowany, proceduralny od głowy właściciela. I dopiero wtedy menadżer może pomóc, prawda? Tak, ale to jest kwestia też pracy, kwestia pracy z właścicielem. Tutaj bardzo często, no ja bym powiedział tak, w tym momencie potrzebny jest coaching, żeby zadać temu właścicielowi kilka pytań, żeby on zrozumiał, że czasami jego działanie działa na szkodę. I mówię, i są ludzie, którzy to rozumieją o tak, a są ludzie, którym można opowiadać inni. I jest bardzo, bardzo trudno. Tak. Jest świetna książka Jarka Gibasa na ten temat. Polecam też. Życie, następny poziom. I teraz, jak właściciel wie, jak on chciałby, żeby ta firma wyglądała, naprawdę używając właściwych ludzi od czasu do czasu, czyli właściwych narzędzi, może wprowadzić tą firmę na wyższy poziom. I co jest bardzo częste, tutaj następuje problem, proces sukcesji. Ten proces sukcesji też trzeba przygotować. I czy to będzie sukcesja dla dzieci, czy to będzie sukcesja, że dzieci będą właścicielami, dokładnie, będą w radzie, nazwijmy to w radzie nadzorczej, czy w jednostce nadzorującej tą firmę, a tutaj będzie rolę zarządczą prowadził wynajęty menedżer, no to jest kwestia znowu decyzji właścicielskiej, tak? Ale znowu trzeba do tego firmę przygotować. I tutaj wiele firm popełnia jeden błąd. I ten błąd widziałem i uważam, że naprawdę jest kilka prostych metod, żeby sukcesję przygotować dobrze. Jeśli zmienia się właściciel firmy, a szczególnie kiedy był charyzmatyczny i miał wpływ na wszystko, i przychodzi człowiek, syn, czy córka. Czy powiem szczerze, czy menedżer, i on dopiero się uczy tej firmy i tak naprawdę przez 3-4 miesiące nie podejmuje żadnych decyzji, a już nie ma, a właściciel się już wycofał, to jest porażka. Dobrze by było, żeby tego człowieka wsadzić w tak zwanym międzyczasie, powiedzieć, oni się uczą, przygotować mu pewne front prac na to, kiedy on zacznie, i zrobić coś takiego, że jak on wchodzi
w pierwszym, w drugim, w trzecim miesiącu ma pomysł na pewną zmianę, ale prostą, nie wymagającą jakby zasadniczej rewolucji, ale żeby ta zmiana wszystkim pokazała, że ona przyniosła dobry efekt. A Amerykanie to mówią quick win. Żeby osoba wprowadzana przyniosła szybko swoim działaniem jakiś quick win, który pokaże zespołowi, o, nie tylko tamten był taki mocny, to jest też interesująca osoba, ale do takiej rzeczy strategicznie trzeba się przygotować. I znowu planowanie, tak? I znowu, wiemy jaka będzie firma, zaplanujemy coś, wygraliśmy, wszyscy inaczej patrzą, nie? No przewagą takiej sukcesji rodzinnej, powiedzmy, albo w ogóle mi przynajmniej bardzo dobrze się pracuje z firmami rodzinnymi, ponieważ tam nie ma jakichś takich ukrytych interesów. Na przykład w korporacji często jest tak, że chcąc pomóc komuś w danym dziale, zaszkodzisz komuś w innemu dziale i ten ktoś w innym dziale, na przykład ja miałem taką sytuację, pani w dziale zakupów mówi, no ale to my musimy panu zapłacić pieniądze za to, że pan pomoże nam, a ten wynik będzie widoczny gdzieś tam w naszej matce korporacji, a nie u nas, więc my tylko wydamy pieniądze. No i to są te lokalne interesy, które po prostu wstrzymują ich zupełnie i powiem szczerze, mi się już przestało chcieć takie problemy rozwiązywać i pomagać firmom, które fasadowo chcą tylko pomóc. Więc mi się bardzo dobrze pracuje z firmami rodzinnymi, bo tam jest ta decyzyjność taka szczera i szybka. I pieniądze widać od razu. Tak jest, bo no, to jest pochodna tego, co się chce zrobić, bo jeśli na przykład mieliśmy taki projekt, gdzie właściciel firmy poprosił nas o zmianę kultury organizacyjnej, to on liczył się z tym, że to się w rok nie wydarzy, tylko na przykład dwa, bo tyle to trwało, ale też liczył, że to na razie będzie inwestycja. Natomiast jego celem było, nie będę mówił, jaka to branża, ale wyobraźmy sobie, że to jest miejsce, w którym jest wiele takich zakładów. No na przykład niech to będzie, żeby powiedzieć to bardziej obrazowo, niech to będą te szczęki na targu. I teraz masz jedne szczęki i wokół jest wiele takich szczęki i klient może przyjść gdziekolwiek. Chodziło tam o podbieranie też ludzi, którzy mieli podobne umiejętności. No i ten właściciel powiedział tak, jeśli moja firma będzie odróżniała się kulturą organizacyjną, to ludzie nie będą ode mnie uciekać za 100 zł, które ktoś dał im więcej za płotem, tylko po prostu będą tu przychodzić, dlatego że lubią tu pracować. No i taki był nasz cel, więc tam nie bardzo można to było na ekonomiczny wynik przełożyć, choć wiele rzeczy rzeczywiście wydarzyło się również w tym kierunku. Znaczy ja uważam, że jeśli ludzie przychodzą do pracy i lubią swoją pracę, to wynik ekonomiczny prędzej czy później takiej firmy na pewno jest lepszy niż takiej, gdzie ludzie przychodzą i robią pańszczyznę. Tak, masz rację. I tak też to było. Ale natomiast cel tego projektu był taki, żeby poprawić kulturę organizacyjną. Ale wracając do mojej wypowiedzi, no to właśnie lubię z tymi firmami pracować, bo te decyzje są od razu. I jeśli mówimy, kurczę, poszliśmy w tym kierunku i to się nie bardzo sprawdza, to ten właściciel szybko jest w stanie powiedzieć, dobra, to przejdźmy teraz w prawo, w lewo. I nie ma takiego problemu, że ja tutaj jestem wielkim menadżerem, podjąłem jakąś decyzję i głupio mi się przyznać, że to był błąd. Ponieważ no samemu przed sobą łatwiej się przyznać, zwłaszcza jeśli się widzi, że wynik spada w związku z tym. Znaczy pod względem menedżerskim, tak zgadzam się z tobą, że firmy rodzinne, zarządzające firmami rodzinnymi, to są naprawdę w wielu przypadkach ludzie na bardzo wysokim poziomie, tak, którzy wypracowali swoją metodę pracy, powiem szczerze, że bardzo ciężko pracowali, mają kolosalną wiedzę, czasami tylko po prostu no, trzeba im pomóc, żeby pewne rzeczy zaczęli robić inaczej. Bardzo często problemem niestety jest drugie pokolenie. No ja zauważyłem też, że pewnym takim zagrożeniem jest to, że zatrudnia się kogoś dlatego, że jest z rodziny. To taki przykład pamiętam z jednej firmy. No wie pan, urodziło nam się kolejne dziecko, gdzie trzeba znaleźć jakieś stanowisko dla niego. Więc to jest problem, że zatrudnia się tą osobę dlatego, że jest z rodziny, a nie dlatego, że coś potrafi. Bo często oczywiście to są ludzie bardzo wartościowi, zdeterminowani, lojalni, bo są członkami tej rodziny. Jeśli mają umiejętności, to pozwólmy im po prostu się rozwijać w tej firmie. Ale jeśli nie mają, to nie bójmy się im powiedzieć, słuchaj, lubisz to, co powiedziałeś, fotografować czy jeździć na nartach, to rób sobie to, co kochasz, a korzystaj z tego, co razem wypracujemy w rodzinie. Ale tak naprawdę czym różnią się te firmy od organizacji administracji państwowej, to? No ale to no więc, może na inny podcast. Jest no to może inny podcast, ale to tak czasami wygląda. Jak powiem szczerze, biznesowo zaczynasz mieć inne
cele, wskaźniki, tak? I tak naprawdę inne powody podejmowania właściwych decyzji, a nie są to powody stricte biznesowe, to tak się to kończy. Tak. Dlaczego powiedziałem administracji państwowej? Bo wiemy, jak ona pracuje. Tak. Ale tam nie jest ważne, czy jesteś bardzo dobry, tylko kto zna jakiego królika, nie? Tak, tak. No i tam o elektorat chodzi bardziej niż i o wydawanie. Tam... Okej, okay. To też nie jest temat na ten podcast. Oczywiście. Ale... Natomiast jeszcze nie, o tej administracji muszę dodać jedną rzecz, że tam chodzi bardziej, to nie jest firma, która ma przychody. Znaczy przychody może ma, ale nie ma mieć zysków, tylko ma pełnić jakąś misję. Czyli wydawać pieniądze. A okay. Dobra, to rzeczywiście będzie ale, na podcast. Rzeczywiście, ale znowu, nie można generalizować. Są firmy rodzinne, gdzie ludzie pracują dzieci, pracuje rodzina, pracują kuzyni i pracują dobrze. Są ludzie, którzy czasami są ustawieni we właściwym miejscu, no bo muszą mieć pracę. Mhm. Bardzo fajnie jest, bo też się w taką firmę spotkałem, że tam dwóch, powiem szczerze, członków rodziny miało pracę, miało pozycję, ale mieli powiedziane, że mogą nie przychodzić. Mhm. Mhm. No tak. I to jest fair. I to jest fair dla wszystkich. Tak. I ja to nazywam syndromem brata właściciela często, chociaż to nie zawsze jest brat, czasem siostra, żona, czy jeszcze ktoś inny. Ale chodzi o to, że jeśli wyobraźmy sobie dwóch braci. Jeden zbudował firmę, jest bardzo przedsiębiorczy i tak dalej. Drugi ma inny temperament i cały czas gonił tego drugiego, bo chciał w jakiś sposób się do niego upodobnić. No i ten brat z takiego szacunku, z jakiegoś, nie wiem, żeby ludzie nie gadali, robi mu wielki gabinet i tamten człowiek siedzi w tym gabinecie, ponieważ jest bratem właściciela, ma jakieś funkcje w firmie i nikt go poważnie nie traktuje, więc on się bardzo stresuje i te jego wyniki też nie są najlepsze. Jest przenoszony z działu do działu, no i tak trochę kuleje przy tym starszym, nazwijmy go bracie, albo tym bardziej prężnie działającym. Więc ten syndrom warto właśnie ukrócić poprzez to, żeby powiedzieć, słuchaj, no okej, okay, widzę, że nadajesz się bardziej do innych rzeczy, lubisz tamto, no to zajmij się tym i nie musisz mi pomagać, w ogóle nie czuj się w tym obowiązku. Ale widzisz, to warto mieć wskaźniki i warto wiedzieć, co ile cię kosztuje i no co tak, ci ile przynosi pieniędzy. Tak. Ja znowu spotkałem się w swoim życiu z innym takim sposobem prowadzenia dosyć dużej firmy rodzinnej, że właściciel miał dwie czy trzy firmy. Mhm. No i generalnie mnie też miał rodzinę, znajomych i bardzo często było tak, że pewien rodzaj usług musiał być zamawiany w danej konkretnej spółce, która była powiązana z właścicielem. Mhm. No i wszystkim się wydawało, że to jest wszystko fajne, właściciel w pewnym sensie stwierdzi, przecież to nie moje pieniądze, to są pieniądze spółki. No ale ja się zapytałem go tak, chłopie, jeśli te twoje spółki, nie płacąc na te dziwne spółeczki, tak, no bo one nie były efektywne, coś tam robiły, czasami lepiej, czasami gorzej, ale można było usługę z rynku dostać, nazwijmy to dużo taniej. Dużo lepszą usługę za mniejsze pieniądze. Ja się właściciela zapytałem tak, a co by było, jakby te spółki miały zmniejszone koszty, czyli miałyby o tą różnicę zwiększone zyski i wypłaciły ci to w postaci dywidendy. Czy dałbyś tym spółkom, tym pasożytom, jak ja to mówię, pasożytom, dał im te pieniądze tak do ręki? Nie, tak bym nie dał, bo to są moje pieniądze, a teraz są czyje? No tak, no. Tak to wygląda właśnie. No ale ty sam pracujesz z córką przecież, to jak ci się pracuje ale razem? Moja praca z córką to wygląda trochę inaczej. Moja córka robi swoje rzeczy, tak, ja jeszcze jest studentką. Mhm. Fakt, że próbuję ją jakby wciągnąć w tą moje sprawy konsultingowe, ale ja jej nie będę zmuszał, żeby była konsultantem, ale uważam, że jeśli jest na studiach ekonomicznych, jest na studiach związanych z zarządzaniem i ten kierunek jej się podoba, bo i zawodowo jest związana w tej chwili z firmami samochodowymi, bo i ze Skodą, i z Volvo. Robiła tam pewne projekty, no to jak coś zobaczy, to jej się to przyda. Aha. Co ona będzie w życiu robiła? Jasne. No tu też jest, ja też pracuję z żoną na przykład, ale i nam się świetnie pracuje, ale to właśnie teraz sobie uświadomiłem, że może chodzi też różne aspekty, bo na przykład Ewa jest świetna w rzeczach, których mi brakuje, czyli w marketingu i tak dalej, w budowaniu marki. Ja z kolei bardziej merytorycznie staram się podchodzić do tego. Czyli to może być jeden model, gdzie ta rodzina cię uzupełnia, a może być drugi model taki, że właśnie tak jak powiedziałeś, że ktoś oczekuje, że jego syn będzie dokładnie robił to samo, tak jak u Forda było. I to może być zgubne, prawda? Dlatego każda sytuacja musi być oceniona jakby w sposób indywidualny. Ale ja myślę, że jesteśmy w stanie, ponieważ widzieliśmy bardzo dużo takich spółek, tak? Jesteśmy w stanie przyjść, przeanalizować sytuację i pomóc. No ja myślę, że tak podsumowując to, chyba chodzi tutaj o to, żeby taka skuteczna sukcesja, to była taka sukcesja, która jest oparta na wartościach, w które wszyscy wierzą i które podzielają. I taka, gdzie ta starzyzna potrafi, tak to nazwijmy, potrafi odpuścić w pewnym momencie i zaufać, przekazać stery firmy tym młodszym ludziom z radością, z wdzięcznością, a nie cały czas z kontrolą. Tak wydaje mi się. Chociaż to już wiesz,
ktoś kiedyś powiedział, że najwyższą formą zaufania jest kontrola. No tak. Klasyk. Dziękuję ci, Jarku. To była bardzo ciekawa, interesująca dyskusja. Przynajmniej ja mam wiele inspiracji także do mojej pracy z tego. Ciekaw jestem, jakie wy macie inspiracje, co was zafascynowało. Być może macie jeszcze jakieś wątpliwości, pytania do nas, bo wśród naszych klientów jest wiele firm rodzinnych. Śmiało zadawajcie te pytania. Być może urodzi się z tego kolejny podcast, a na pewno na wszystkie te pytania, wątpliwości wam odpowiemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.